Policja, kiedy przyjechała tutaj około godziny 17:15 mniej więcej to był ten czas, powiedziała, że bardzo dobrze, żeśmy nie wchodzili dalej. Było tutaj na dole dużo gruzu. Jak tutaj widzimy, wycięta jest karton gipsowa płyta. I tu jest płyta metalowa, stalowa, do której było przykręcone tabernakulum. Była też lampka nad tabernakulum, która została stłuczona. I tutaj są potłuczone te żarówki. Tabernakulum było bezpośrednio przykręcone do tej stalowej płyty, a stalowa płyta do muru, który tutaj oddziela kaplicę od pozostałego budynku, części budynku. Przyjechała policja, pobrała odciski, no mówią, nie znaleźli. Tutaj, gdzie jest ten numer 1, właśnie tam był ten fragment krwi, którą prawdopodobnie ten złodziej zranił się, wyrywając właśnie Najświętszy Sakrament i tabernakulum. Tabernakulum było zamknięte, chcę zaznaczyć. Mam klucze, ale w środku był Najświętszy Sakrament. Powiedzieli, że będą prowadzili dochodzenie. Bardzo szczegółowo opisali wszystko i że powiadomią nas dyrekcję szpitala i także mnie o postępowaniu w dochodzeniu.